Proszę bardzo, nie dziękujcie. I wybrnąć z sytuacji, no ale to już chyba koniec. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jakaś anomalia pogodowa, -2, białe dachy, normalnie styczeń, ja nie wiem, jak my to wytrzymamy, jak żyć po ostatnich +20 stopniach, to powiem Wam szczerze, że kurteczka puchowa musi wlecieć, bo inaczej człowiek nie jest przyzwyczajony do takich temperatur. Także tak, zapraszam Was na nowy film, a my uciekamy do pracy. Do zobaczenia później. Pa! Właśnie się przed chwilą dowiedziałam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Spaghetti. Także jak nie macie pomysłu na obiad, proszę bardzo, nie dziękujcie. Powiedzcie mi jeszcze jedną taką malutką rzecz. Czy Wy jesteście z tych osób, które sobie wszystko szykują wieczorem do pracy? Czy z tej grupy co ja, które po prostu biją rekord Guinnessa rano w bieganiu, organizowaniu i w ogóle? No ja nie wiem, zawsze sobie obiecuję, że wszystko sobie naszykuję wcześniej, ale ja jednak jakoś nie bardzo mogę. Już takiego mam nerwa, bo tego nie mogę znaleźć, tamtego nie mogę znaleźć, to mi zginie, tamto mi zginie. I zawsze sobie powtarzam, dobra, naszykuję sobie wieczorem, żebym wiedziała, na czym stoję. No i naszykuję sobie 2 razy. A następne 22 bije rekordy Guinnessa. Masakra. Chodź. Chodźmy. No już po pracy. Jeszcze jakiś malutki spacerek. I idziemy do auta. Ale zaczyna padać deszcz, także z tej pięknej pogody to już chyba nici. Matunia, chodź. Jedziemy do domku, piesku. Bo nas tutaj zaraz wywieje, wytarmosi ten wiatr. Lecimy do auta. Szybko do auta naszego. Biegniemy szybko, szybko do auta naszego. Boże, ścieżka sensoryczna dla psa, tyle co tu jest zapachów, to my będziemy szły 2 dni. No ale dobra. Wiecie co, tak się pogoda skiełbasiła. Pada, leje, wieje, zrobiło się zimno. Jest masakra, byłam tylko na szybko w aptece. I już uciekamy do domu, ale strasznie, rano był mróz, potem zaczęło wychodzić słoneczko, czyli tak normalnie, a teraz pada, wieje, dmucha, normalnie jakaś masakra, jak nie w ogóle, jak nie w styczniu ta pogoda, ludzie, co się dzieje z tym światem? Dobra, pas mam zapięty, wszystko mam, w aptece oczywiście szok cenowy, ale to już chyba nikogo nie dziwi, bo to nie jest wraz ze styczniem. Boże, czemu mi tak włosy stoją? Masakra. W ogóle dzisiaj jestem jakaś cała ekstra. No ale tak, dobra. Lecimy. Jeszcze tylko jakaś szybka spożywka i do domku. I do domku. Jest. Muszę sobie tu jakieś ogrzewanie włączyć lepsze. O, bo zimno. Nara. Ktoś tu dzisiaj rano mówił, że dzisiaj jest dzień spaghetti. No u mnie wprawdzie nie spaghetti, ale też szybki makaron. Zobaczcie, co się dzieje. A może w sumie nie będę pokazywała, co się dzieje za oknem, tylko Wam powiem. Jest godzina 15, jest noc, ciemno, wieje, dmucha, gwiździ. Zupełnie niestyczniowo, no ale chyba był już czas przywyknąć. Teraz tylko szybki obiadek i zobaczymy, co dalej. Wiecie co? Tak sobie gotuję i zastanawiam się, jak to jest u Was. Czy sprzątacie na bieżąco, jak gotujecie, czy raczej robicie bałagan, kończycie gotować i dopiero sprzątacie? Bo ja powiem szczerze, że kiedyś byłam ogromnym bałaganiarzem. A od jakiegoś czasu nienawidzę takiego systemu. Działa mi to tak na nerwy. O, tu już wróciłem,
Ciała mi tu tak na nerwy, jak wkładka na byka. U mnie musi być od razu na bieżąco pościelane, posprzątane, pochowane. A wy jak? No bo kurczę, no później nie dość, że zjesz, nie dość, że się nalatasz. Wszak ja bym weszła do tej kuchni i zobaczyła ten cały bajzel, to dopiero by mi się wszystkiego odechciało. Dobra, odcedzam makaron, bo już jest gitara, już jest gitara. Okej, Matylda zrobiła unboxing swojego jedzenia. Teraz sobie zajada. Chyba jej smakuje, bo tak przez chwilę to się zaczęłam zastanawiać, czy przypadkiem, aby na pewno jej to smakuje, ale nie jest źle. Bo z nią to tak czasami bywa, przychodzi jedzenie i ona na przykład jeden dzień normalnie je te chrupki, a na drugi już nawet nie chce na to patrzeć. Taka prawdziwa psia księżniczka. No ale tak to bywa. Jejku, ja dziś miałam kawę. Gdzie ja miałam kawę? Wiem. Znalazłam, jest i kawa, także poczekam, aż pies zje, muszę ją puścić na dwór i zaraz chyba dzieciaki będą jechały na Orlik, także w tym domu ruch jak w Rzymie, tylko się otoczenie zmienia. Pojadłam, popiłam, pobiegałam i tak sobie płynął taki długi pies. Normalnie dwa pomieszczenia potrzebuję. Matko, jak ja uwielbiam, jak ona sobie tak śpi. I ten nocha. Oko zamknięte. Kontaktu nie ma. Oko zamknięte, kontaktu nie ma. Dobra, nie przeszkadzamy. No i nadszedł ten czas, słuchajcie. Jakoś do tej pory udało mi się długo obronić i wybrnąć z sytuacji, no ale to już chyba koniec. Boli mnie gardło. I to tak boli mnie dość mocno. O Boże. Fakt faktem, ja jeszcze nie byłam chora i udało mi się jakoś wybronić, no ale cóż, chyba przyszedł czas i na mnie. A jeszcze ta pogoda za oknem wieje, dmucha, gwiździ i no ale nic, chyba idę wstawiać rosół, żeby się trochę wzmocnić, jakąś garść prochów i lecimy dalej, bo jak to było kiedyś w reklamie, mamy nie biorą wolnego. Kurczaki, coś w tym jest, coś w tym jest, dopóki człowieka całkiem nie zegnie, to jakoś funkcjonuje i no i się nie położy, dopóki ta gorączka już, bo u mnie najgorsza jest gorączka. Jak ona już jest wysoka, to już nie wygram z nią. Wtedy jest game over. Dobra, nie gadam, tylko biorę się za ten rosół, bo coś czuję, że mam na niego ochotę. To nie jest dobry pomysł. To jest ryzykowne rozwiązanie. Coś mi się wydaje, że mogę was zaraz zbierać z podłogi. Nie oddychajcie. Nie oddychajcie, nie ruszajcie się, siedźcie, oglądajcie. Jedyne, co możecie w tym momencie teraz zrobić, to wcisnąć kciuka w górę oczywiście, albo w dół, to już bez różnicy, ale wcisnąć kciuka, ewentualnie jak już skończę, napisać komentarz, to na razie się nie ruszajcie, bo za tą konstrukcję to ja nie gwarantuję. A tak poważnie już przechodząc do dalszej części vloga, słuchajcie, byłam właśnie na zakupach. Byłam w Lidlu i byłam w Biedrze. I powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy to jest... Czy to już zawsze tak będzie, że przed każdym wolnym jest po prostu taki armagedon. No chociaż ja tak mówię, przecież sama tam zaszczyciłam swoją obecnością, prawda? No właśnie. Czyli czy to jest sens w ogóle narzekać? Chyba nie bardzo. A kurczę, Makaj.
Dobra, ja tutaj sobie teraz ogarnę, bo jeszcze muszę kotlety machnąć i przyjdę do Was później i będę Wam tu walić tym młotkiem do kotletów, bo obawiam się, że moja konstrukcja tego nie wytrzyma. Tak po prostu. A potem będę robić tą miesięczną surówkę, która jest przepyszna, może stać miesiąc czasu w lodówce, nadaje się do wszystkiego, do kanapek, do obiadu. Jak nie znacie, to sobie zróbcie, bo to jest mega szybkie, mega uniwersalne. Ja skończę obiad, zrobię i potem się biorę właśnie za tą surówkę, bo już sobie wszystko kupiłam, więc będziemy działać. Postaram Wam się to pokazać. Okej, usiądę sobie jeszcze chwilę i pogadam tutaj z Wami na zakończenie. Czuję się jednak lepiej, więc to chyba był jakiś fałszywy alarm. Na szczęście, chociaż nigdy nic nie wiadomo, patrząc na to, co się dzieje. Mam nadzieję, że jednak mnie oszczędzi, bo powiem Wam szczerze, no teraz to tak nie bardzo byłoby chorować, ale to nie o tym. Zrobiłam tą surówkę, mało tego, nawet ją nagrałam, ale doszłam do wniosku, że nie będę Wam wrzucała w tym vlogu, bo będzie on zwyczajnie za długi. Ewentualnie dorzucę do któregoś następnego, bądź jeżeli ktoś faktycznie byłby zainteresowany, to dajcie znać, to zrobię taki krótki filmik tylko i wyłącznie z przepisem, bo surówka jest naprawdę godna uwagi, jest fajna i przede wszystkim zrobimy sobie ją raz, a później tylko wyciągamy i u nas w domu na przykład lubią ją wszyscy. Nie ma tego, że komuś nie smakuje, jedzą praktycznie wszyscy. Mało tego, przyspieszyłam ten cały proces turbo maksymalnie do przodu. Zrobiłam to w Lidlomiksie i powiem Wam, że poszatkowanie kapusty, marchewek, cebuli, czyli tych całych składników, zajęło mi tak w granicach 10 minut, więc myślę, że rekord. No i powiem Wam, naprawdę fajnie, nie ma się do czego doczepić, bo do tej pory jakoś tak, nie wiem, Lidlomiks stał, a ja robiłam to ręcznie. A teraz doszłam do wniosku, że no przecież bez sensu. Przecież po to jest, żeby z tego korzystać. Także tak, do alpak Was dzisiaj nie zabieram, bo alpaki dzisiaj są już ogarnięte, poszły spać, bo już jest wieczór i to taki dość późny wieczór. Ale chłopaki dzisiaj biedne, calutki dzień pada i wieje tak, że słuchajcie, no zresztą pewnie nie tylko u mnie, ale i u Was. Powiem Wam, po prostu trzeba mieć naprawdę niezłego powera, albo tego powera sobie dodawać, żeby ten dzisiejszy dzień jakoś przetrwać bez szwanku. No ale cóż, Matylda jest oczywiście cała mokra, leży w przedpokoju, bo ona jest w niebo wzięta w taką pogodę. Ona tylko wchodzi i wychodzi, wchodzi i wychodzi. Jest po prostu taki Saigon na przedpokoju, że masakra. No ale cóż, natury niufa nie oszukasz, wodołaz, więc... Jedynie koty są niepocieszone z tej pogody. Bo one, wiadomo jak to kot, wolą sucho i ciepło, a nie jakieś tam deszcz, zimno. Ale naprawdę tak wieje, że po prostu głowę chcę urwać. Ja dzisiaj wyciągałam pod Lidlem torbę z zakupami i słuchajcie, podniosłam tą torbę, jak zawiało, to mi koszyk zabrało. Normalnie tylko patrzyłam kątem oka, czy nie przywalił jakiś samochód, ale na szczęście wywiało go tak trochę w drugą stronę. Szok. Dobra. Nie gadam. Idę troszeczkę do komputera coś popracować, ogarnąć jeszcze inne tematy i do zobaczenia w następnym filmie. I dziękuję Wam bardzo za wszystkie łapki w górę, za każdą jedną subskrypcję, za Wasze zaangażowanie, za to, że jesteście. Bardzo mi miło, że coraz więcej osób nas ogląda. Dziękuję Wam za to i zapraszam na następne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!